Witam bardzo wszystkich w milionerach. Otóż z poprzednich odcinków widzimy znowu Impera. Akurat poprzednio to była Halina Urbańska zamiast mnie, ale dzisiaj to on prawdopodobnie musi wygrać milion. I przeczytałam pytania za 1200 zł. Słuchaj proszę. Ile chciałbyś mieć jedzenia? A. Mało. B. Średnio. C. Dużo. D. Nie wiem. Przypominam, że zostały ci jeszcze 3 koła ratunkowe. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi. Poproszę o telefon do przyjaciela. Powiedz mi tylko, czy ostatecznie? No, ostatecznie. I jeszcze powiedz mi w takim bądź razie, do kogo dzwonimy. Dzwonimy do Izaka. Definitywnie. Dzwonimy. Halo? Dobry wieczór, Izaku. Hubert Urbański, milionerz. Znaczy, ten. Zastępca z Hubertem Urbańskim, milionerzy. Witam. Akurat wiem, Gimper, czyli twój kolega, gra w tej chwili o 1200 zł. I akurat wykorzystuje 4 koło ratunkowe. Kiedy ich było zawsze 3. Tak, ale dodawaliśmy ich trochę, więc za chwilę usłyszysz pytanie. Witam. 4 możliwe odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna i wasz czas to 30 sekund. Jasne? Jasne. Możemy? Możemy. No to czas start. Cześć. Akurat proszę cię w tej chwili o bardzo wielką pomoc, Gimper. Ha, ha, ha. Akurat ten, ile chciałbyś mieć jedzenia? A. Mało. B. Średnio. C. Dużo. D. Nie wiem. Ile chciałbyś mieć jedzenia? Proszę o zaznaczenie. C. W. On ci polecił C. No to zaznaczmy C. Ostatecznie. Niestety. Wygrałeś. 1200 zł. Brawo! Czas na pytanie za 2000 zł. Posłuchaj proszę. Co najczęściej codziennie Izak nagrywa na swoim kanale? Odpowiedź A. Chess. Odpowiedź B. Minecraft. Odpowiedź C. Pokémon. Odpowiedzi D. Batman. Akurat na pewno przy tej odpowiedzi chodzi o ten. Odpowiedź A. Więc co mam zrobić? Zaznaczmy. Ostatecznie. Wygrałeś. 2000 zł. Brawo! To mam pytanie za 6000 zł. Zagwarantowane oczywiście. W którym roku powstał pierwszy CS? A. 1997. B. 1980. C. 2004. D. 2013. Na pewno nie. Próbuję sobie przypomnieć. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Znaczy nie, C. Ostatecznie, bez kół. Do zaznaczam. Wygrałeś.
6000 złotych, brawo! To mam pytanie za 35 000 złotych. Posłuchaj. Kto z czerwonego kapturka był zły i chciał i zjadł babcię, oczywiście. Odpowiedź A. Wil, znaczy odpowiedź A. Owca. Odpowiedź B. Świnka. Odpowiedź C. Wilk. Odpowiedź D. Huragan. Na huragan to na pewno nie. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Ostatecznie? Ostatecznie. Du, 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 du. Masz w tej chwili 35 000 złotych. Brawo! 10 pytań do miliona. Czy przed tobą pytanie za 62 000 złotych. Posłuchaj. Dlaczego Pinokio miał ten... Dlaczego Pinokio miał długi nos? A. Bo z takim się urodził. B. Ponieważ jak kłamał, to mu urastał. C. Ponieważ wiedźma wrzuciła na niego klątwę. Ten od długiego nosu. I D. Ten. Nie, on miał normalny nos. Próbuję wyłonić po nazwie Pinokio z hiszpańskiego. Pinokio to oznacza... Długi nos. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Ostatecznie? Ostatecznie. To jest poprawna odpowiedź. Brawo! Słuchaj teraz pytania za 75 000. Co Aladdin w książce Aladdin i Dżin znalazł? Odpowiedź? Nie wiem. Zobaczmy. Odpowiedź A. Dżina. Odpowiedź B. Świnkę. Odpowiedź C. Starego brzydkiego maga. D. Brzydkiego króla, który był bardzo dobry. Znalazł on akurat A. lampę. Znaczy, w którym był czyn. No to co mam zrobić? Zaznacz mi odpowiedź A. Ostatecznie? Ostatecznie. To jest poprawna odpowiedź. Brawo! Osiem pytań do miliona. Przytom pytanie za 85 000 złotych. Posłuchaj bardzo, proszę. Jaką markę komputera ma Izak? Wiesz? Nie wiem. Zobaczmy. Cztery możliwe odpowiedzi. Samsung, Sony, Samsung S6, czy może AX5? Akurat ma odpowiedź D. Ostatecznie? Ostatecznie. To jest poprawna odpowiedź. Przytam pytanie za 95 000 złotych. W której części CS-a pojawiły się skiny? Odpowiedź A. CS Beta 1.6. Odpowiedź B. Beta 11. Odpowiedź C. Odpowiedź CS 1.6. Odpowiedź D. CS Xnox 1.6. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Ostatecznie? Ostatecznie. Zobaczymy, czy on ma poprawną odpowiedź po przerwie.